Szansa mołotowa. Zrobisz wszystko, kiedy jesteś pijany. Wojna, przyznał Stalin. Załamała mnie. W październiku 1945 roku znowu zachorował. Nagle przy obiedzie oświadczył. Niech Wiaczesław teraz popracuje. Jest młodszy. Kaganowicz łukając błagał Stalina, aby nie rezygnował. Nie ma mniej pożądanego zaszczytu, niż zostać dzieckiem zbrodniczego tyrana. Ale obecnie Mołotow, pierwszy z linii potencjalnych sukcesorów, zyskał szansę, by odegrać rolę tymczasowego przywódcy. 9 października Stalin, Mołotow i Malenkow postanowili udzielić towarzyszowi Stalinowi półtora miesiąca urlopu i Generalissimus odjechał pociągiem specjalnym do Soczi a później do Gagry nad Morzem Czarnym. Pomiędzy 9 a 15 października doznał poważnego ataku serca. Na fotografii w archiwum rodzinnym Własika widać wyraźnie chorego Stalina, za którym podąża zdenerwowany Własik. Prawdopodobnie po przyjeździe do Soczi, gdzie wznosiła się teraz spora piętrowa rezydencja z zamkniętym dziedzińcem. Później Stalin udał się do zimnej rzeczki w pobliżu Gagry. Było to jego nieodstępne orle gniazdo, wykute w skalę, wysoko nad morzem. Przebudowane przez Mierżanowa tak, by przypominało Kuncewą. Stało się główną rezydencją Stalina na południu przez resztę życia. Do wysokiej drewnianej bramy prowadziła wąska i kręta ścieżka. Dom otaczała ze wszystkich stron gruzińska waranda, a na dachu mieścił się taras. Na skraju urwiska stał drewniany domek letni. W tym urokliwym odosobnieniu Stalin wracał do zdrowia w spokojnym wakacyjnym rytmie. Spał przez całe ranki, spacerował w ciągu dnia, jadał śniadanie na tarasie, później czytał i przeglądał papiery, łącznie z dwoma teczkami, których nigdy nie pomijał, a raportami NKGB i tłumaczeniami zagranicznych gazet. Być może dlatego, że tak ściśle nadzorował prasę, Miał zdumiewające zaufanie do zagranicznych dziennikarzy. Pod jego nieobecność Mołotow kierował pracami rządu wraz z Berią, Mikojanem i Maleńkowem, czwórką politbiura. Chwilę wielkości Mołotowa przyćmiewały niepokojące pogłoski, że Stalin umiera albo już umarł. 10 października radziecka agencja prasowa TAS ogłosiła, że towarzysz Stalin wyjechał na odpoczynek. Ale to tylko obudziło zdziwienie i umocniło czujność Stalina. Chicago Tribune doniosła, że Stalin jest niezdolny do pracy. Jego następcami zostaną z pewnością Mołotow i marszałek Żukow. Na południe powędrował raport pogłoski w zagranicznej prasie o stanie zdrowia towarzysza Stalina. Podejrzenia Stalina wzmogły się jeszcze, kiedy przeczytał wywiad z Żukowem. W którym marszałek przypisał sobie zwycięstwo w wojnie, a o Stalinie wspomniał mimochodem dopiero pod koniec. Stalin skupił się na pogłoskach, kto je rozpowszechnia i dlaczego radziecki honor w jego osobie został znieważony. Zapewne narzwia Czesław był tak podniecony swoimi nowymi obowiązkami, że nie zauważył gromadzących się w Abchazji chmur. Mołotow święcił tryumf jako mąż stanu na arenie międzynarodowej. Dopiero co wrócił z serii spotkań. Pojawiło się napięcie, kiedy Stalin zażądał, aby jego minister wywarł nacisk na Turcję w sprawie cesji części terytorium. Mołotow sprzeciwił się temu, lecz Stalin nalegał. Radzieckie roszczenia zostały odrzucone. W kwietniu Mołotow odwiedził Nowy Jork, Waszyngton i San Francisco by spotkać się z prezydentem Trumanem i wziąć udział w inauguracyjnej sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych. W trakcie nieprzyjemnego spotkania Truman przedstawił Mołotowowi przykład radzieckiej perfidii w Polsce. Żyjemy pod ciągłą presją, aby niczego nie przeoczyć, napisał Mołotow do swojej ukochanej Polinki, ale jak zawsze, napawał się swoją pozycją. Tutaj wśród burżuazyjnej opinii publicznej, hełpił się, jestem w centrum zainteresowania, a na innych ministrów prawie nie zwracają uwagi. Jak zawsze tęsknię za tobą i za naszą córką. Nie będę ukrywał, że czasem ogarnia mnie niecierpliwe pragnienie Twojej bliskości i czułości. Ale najważniejsze, że Moskwa, to jest Stalin, Naprawdę wspiera nasze wysiłki i je wspomaga. We wrześniu, Mołotow pojechał do Londynu na konferencję ministrów spraw zagranicznych, gdzie domagał się mandatu powierniczego nad włoską Libią, żartując cierpko na temat radzieckiego talentu do administracji kolonialnej. W przeciwieństwie do Stalina, który nieustannie popychał do radykalnych kroków, Mołotow był w polityce zagranicznej realistą. I wiedział, że zachód nigdy nie wyrazi zgody na radziecką Libię. Popełnił kilka gaw, lecz Stalin wybaczył mu porażkę na konferencji, zrzucając winę na nieprzejednaną postawę Amerykanów. Mołotow znów poskarżył się po linie, że odczuwa presję, aby nie zawieść. Prawie nie opuszczał radzieckiej ambasady, oglądając filmy takie jak idealny mąż Wajda, natomiast tylko raz poszedł na grób Karola Marksa. W typowo radzieckim stylu pogratulował Polinie wykonania rocznego planu, ale dodał: „Chciałbym cię przytulić i zrzucić ciężar z serca. Obecnie, gdy Stalin wracał do zdrowia, a Mołotow działał z nieco większą niezależnością, napięcie rosło. Mołotow czuł, że nadeszła pora, by zawrzeć porozumienie z Zachodem. Stalin tak nie uważał.” Czas zedrzeć zasłonę przyjaznych stosunków. Ponieważ Mołotow nadal zachowywał się zbyt miękko wobec sojuszników, Stalin, używając oficjalnej formy wy, gwałtownie go zaatakował. Przyjęta przez Mołotowa metoda dystansowania się od rządu, by przedstawić siebie jako człowieka bardziej liberalnego, do niczego nie prowadzi. Mołotow odpowiedział rytualnymi przeprosinami. Przyznaję, że popełniłem poważne przeoczenie. Był to znaczący moment dla Palatynów. Nawet Stalin i Mołotow przestali zwracać się do siebie nieformalnie. Nie było już Koby, tylko towarzysz Stalin. 9 listopada Mołotow kazał wydrukować w prawdzie przemówienie Churchilla, wychwalające Stalina jako prawdziwie wielkiego człowieka. Ojca swego narodu. Mołotow nie uchwycił nowego poglądu Stalina na Zachód. Stalin wysłał mu utrzymaną w gniewnym tonie depeszę. Uważam publikację przemówienia Churchilla z pochwałami pod adresem Rosji i Stalina za błąd. Skrytykował dziecięcą euforię, która rodzi służalczość wobec zagranicznych osobistości. Musimy walczyć z tą służalczością zębami i pazurami. Nie trzeba dodawać, że radzieccy przywódcy nie potrzebują pochwał od zagranicznych przywódców. Prawdę mówiąc, pochwały tylko mnie drażnią. Stalin. Kiedy zagraniczna prasa trąbiła o chorobie Stalina i sukcesji Mołotowa, na przyjęciu z okazji 7 listopada Mołotow upił się i zaproponował złagodzenie cenzury dla zagranicznych gazet. Stalin zatelefonował do niego i dał upust złości. Pleciecie, co wam ślina na język przyniesie, kiedy jesteście pijani? Stalin poświęcił następne trzy dni wakacji na starcie w proch Mołotowa. Kiedy New York Times napisał o chorobie Stalina w jeszcze bardziej nietaktowny sposób niż francuska prasa brukowa, Postanowił dać nauczkę Mołotowowi i rozkazać czwórce przeprowadzić dochodzenie. Czy był to błąd Mołotowa? Pozostali próbowali chronić Mołotowa, obarczając winą młodszego dyplomatę, ale przyznali, że wykonywał instrukcję Mołotowa. 6 grudnia Stalin zadepeszował do Maleńkowa, Beri i Mikojana, ignorując Mołotowa i oskarżył ich o to, że naiwnie próbowali zbagatelizować sprawę, aby ukryć matactwa czwórki. Stalin kipiał gniewem na tę zniewagę dla prestiżu rządu radzieckiego. Zapewne próbowaliście wyciszyć sprawę, aby znaleźć kozła ofiarnego, dać mu klapsa i na tym poprzestać, ale popełniliście błąd. Krytykując obłudnie roszczenia Politbiura do sprawowania rządów, Stalin oświadczył. Żaden z nas nie ma prawa działać na własną rękę, ale Mołotow przywłaszczył sobie to prawo. Dlaczego? Bo te kalumnie były częścią jego planu? Reprymenda nie wystarczy, gdyż Mołotow bardziej troszczy się o zdobycie popularności w pewnych kręgach zagranicznych. Nie mogę uważać takiego towarzysza za swojego pierwszego zastępcę. Na zakończenie stwierdził, że nie wysłał depeszy Mołotowowi, ponieważ nie ufam pewnym ludziom w jego otoczeniu. Nawias. Była to pierwsza aluzja do żydowskiego pochodzenia Poliny. Beria, Maleńkow i Mikojan, którzy współczuli nieszczęsnemu Mołotowowi, wezwali go jak sędziowie. Odczytali depeszę Stalina i skrytykowali za popełnione błędy. Mołotow przyznał się do błędów, choć oskarżenia o nadużycie zaufania były niesprawiedliwe. Trójka doniosła Stalinowi, że Mołotow się pokajał, a nawet, cudzysłów, uronił kilka łez, co musiało trochę udobruchać generalissimusa. Następnie napisał list do Stalina z przeprosinami, który, jak stwierdził jeden z historyków, był zapewne najbardziej emocjonalnym dokumentem w jego życiu politycznym. Wasza szyfrowana depesza jest nasycona głębokim brakiem zaufania do mnie jako do bolszewika i człowieka, a ja przyjmuję to jako poważne ostrzeżenie ze strony partii dla całej mojej przyszłej pracy, niezależnie od funkcji, jaką przyjdzie mi pełnić. Nie będę szczędził sił, aby odzyskać wasze zaufanie, które każdy uczciwy bolszewik postrzega nie tylko jako zaufanie osobiste, ale zaufanie partii. Coś, co cenią bardziej nad życie. Stalin pozwolił Mołotowowi zadręczać się przez dwa dni, po czym 8 grudnia o pierwszej 1.15 znów napisał do czwórki, przywracając swego zbłąkanego zastępcę na poprzednie stanowisko pierwszego wicepremiera. Ale już nigdy nie mówił o Mołotowie jako o swoim następcy i rejestrował jego błędy, aby wykorzystać je przeciwko niemu. Był to zaledwie początek. Stalin czuł się lepiej, ale przemyśliwał gniewnie nad zagrożeniami z zagranicy, rozprężeniem w kraju, nielojalnością we własnym kręgu, impertynencją marszałków. Był znudzony i przygnębiony bezczynnością i samotnością. Walka stymulowała jego energię i wolę życia. Rozkoszował się manipulowaniem ludźmi i walką ideologiczną. Powróciwszy w grudniu z błyskiem w żółtych oczach i nowym zapasem sił, postanowił umocnić bolszewizm i przywołać do porządku swoich wszechpotężnych bojarów falą aresztowań i przesunięć personalnych. Wstrząsnąwszy mołotowem, Stalin zwrócił się przeciwko Berii i Maleńkowowi. Nie musiał szukać powodu. Kiedy Wasili odwiedził go w Poczdamie, zameldował o katastrofalnej sytuacji w radzieckim lotnictwie. Spośród 80 300 samolotów straconych podczas wojny, 47% rozbiło się z powodu awarii technicznych, a nie ze strzelania przez wroga. Stalin rozmyślał o tym na wakacjach. Zaprosił nawet do Soczi ministra przemysłu lotniczego, Szachurina. Później polecił wszcząć dochodzenie w sprawie lotników przeciwko Szachurinowi, i marszałkowi lotnictwa Nowikowowi, jednemu z bohaterów wojennych, któremu zagroził żartobliwie już na bankiecie na cześć de Gaulle. 2 marca Wasilij Stalin został awansowany do stopnia generała majora. 18 marca Beria i Malenkow, dwaj wojenni potentaci, otrzymali status pełnych członków politbiura. W momencie, gdy nad ich głowami zawisła sprawa lotników. Niebawem Szachurin i Marszałek Nowikow zostali aresztowani i poddani torturom. Stalin zamierzał złapać dwie sroki za ogon, za produkcję lotniczą odpowiadał Maleńkow. Abakumow, szef Smersza i protegowany Stalina, zmontował sprawę lotników, która była wymierzona również w Berję. Słabość Stalina do Megrela już dawno zamieniła się w zgryźliwą pogardę. Stalin nie znosił teatralnej służalczości i zbrodniczej pomysłowości Berry w takim samym stopniu, w jakim podziwiał jego geniusz administracyjny. Już mu nie ufał. Jego podstawową zasadą było zachowanie osobistej kontroli nad aparatem bezpieczeństwa. Za dużo wie, powiedział Stalin Mikojanowowi. Jego niechęć wzbierała powoli. Spacerując wraz z kaftarazem po ogrodach w Kuncewie, szepnął jadowicie do Berii w dialekcie megrelskim, którego nie rozumiał nikt oprócz Gruzinów. — Ty zdrajco, ławryntiju Berio! A potem dodał z ironicznym uśmiechem. — Zdrajco! Podczas obiadu w domu Berii był czarujący dla Niny, ale oschły dla ławrintija. Wznosząc to asty, nie zaszczycił Berii żadną pochwałą. Beria przypomniał mu o ich pierwszym spotkaniu w 1926 roku. Nie pamiętam, odparł zimno Stalin. Irytowało go, że na posiedzeniach Beria próbuje rozmawiać z nim po gruzińsku. Nie mam żadnych tajemnic przed towarzyszami. Co to za prowokacja? Mówcie językiem zrozumiałym dla wszystkich. Stalin wyczuł i słusznie, że Beria, potentat przemysłowy i nuklearny, chce zostać politykiem. Ma ambicje na skalę globalną, wyznał swemu gruzińskiemu protegowanemu, ale jego amunicja nie jest warta złamanego grosza. Stalin uznał, że w organach źle się dzieje. Podczas wakacji spytał włosika o zachowanie Berii. Własik, uszczęśliwiony, że ma okazję mu zaszkodzić, zameldował o jego zepsuciu, niekompetencji i chorobie wenerycznej. Przy obiedzie na południu Stalin opowiedział dowcip o Berii. Stalin gubi swoją ulubioną fajkę. Po kilku dniach ławrenty dzwoni do Stalina. Czy znaleźliście już fajkę? Tak, odpowiada Stalin. Znalazłem ją pod kanapą. – To niemożliwe! – krzyczy Beria. – Trzech ludzi przyznało się do kradzieży! Stalin opowiadał historię o wymuszeniu zeznań od niewinnych ludzi. Nagle jednak spoważniał. – Wszyscy śmieją się z takich historii, ale to nie jest śmieszne. Należy usunąć z MWD ludzi, którzy łamią prawo. Stalin działał szybko. W styczniu Beria utracił stanowisko ministra spraw wewnętrznych, ale pozostał kuratorem organów z Mirkułowem jako szefem MGB. Potem sekretarz Mirkułowa złożył na niego donos. 4 maja Stalin, wspierany przez Żdanowa, zaangażował nominację Abakumowa na ministra bezpieczeństwa państwowego. Jego kwalifikacje polegały na ślepym posłuszeństwie i niezależności od Berii kiedy Abakumow skromnie odmówił Stalin spytał żartem czy wolałby trust herbaciany Abakumow pozostaje najbardziej tajemniczym z szefów resortu bezpieczeństwa tak jak lata powojenne są najbardziej mrocznym okresem rządów Stalina choć obecnie wiemy o nich znacznie więcej Zbliżające się okrucieństwa były dziełem Abakumowa nie beri Chociaż większość historyków przypisywała winę temu ostatniemu. Beria, który jako wiceminister odpowiedzialny za program atomowy i przemysł rakietowy przeniósł się z Łubianki na Kreml, został tym samym zwolniony z organów. Czuł się tym bardzo dotknięty. Beria bał się śmiertelnie Abakumowa i za wszelką cenę starał się utrzymywać z nim dobre stosunki, wspominał Mierkułow znalazł w Abakumowie godnego siebie przeciwnika. Jak szczur na tonącym okręcie, stręczyciel Berri, pułkownik Sarkisow, doniósł o seksualnych ekscesach bolszewickiego sinobrodego Abakumowowi, który natychmiast poszedł z tym do Stalina. Przynoście mi wszystko, co ten gnojek napisze, warknął Stalin. Żdano w dziedzicem i zakrwawiony dywan Abakumowa. Abakumow, wysoki mężczyzna o mięsistej twarzy, bezbarwnych oczach, czarnych włosach, o wargach i ciężkich brwiach, był kolejnym malowniczym buńczucznym oprawcą, amoralnym kondotierem i zoologicznym karierowiczem, który dorównywał Berry sadyzmem, lecz ustępował mu inteligencją. Przed przystąpieniem do torturowania swoich ofiar, Abakumów rozwijał w swoim gabinecie zakrwawiony dywan, aby nie zaplamić kosztownych perskich kobierców. Widzisz, oznajmił swojemu podwładnemu Leopoldowi Treperowi, agentowi można podziękować tylko na dwa sposoby: obsypać go medalami albo ściąć mu głowę. Z pewnością nie był odosobniony w tym bolszewickim poglądzie. Zanim Stalin zrobił z niego ministra, Wiktor Abakumow był typowym czekistą, który zdobywał ostrogi, dokonując czystki w Rostowie w 1938 roku. Urodzony w 1908 jako syn moskiewskiego robotnika, był hulaką i kobieciarzem. Podczas wojny trzymał swoje kochanki w hotelu Moskwa i sprowadzał z Berlina pociągi pełne łupów. Jego luksusowe mieszkanie należało do śpiewaka operowego, którego kazał aresztować. Regularnie wykorzystywał bezpieczne domy MGB do miłosnych schadzek. Uwielbiał jazz. Muzyk Edgy Rosner grywał na jego przyjęciach, dopóki jazz nie został zakazany. Abakumow miał do czynienia bezpośrednio ze Stalinem, widując go co tydzień, ale nigdy nie został dopuszczony do jego wewnętrznego kręgu. Nie robiłem nic z własnej inicjatywy, utrzymywał po śmierci Stalina. Stalin wydawał polecenia, a ja je wykonywałem. Nie ma powodu, aby mu nie wierzyć. Zabiegał o względy dzieci Stalina. Pewnego razu, podczas obiadu na Kremlu, nagle drgnął. Poderwał się z miejsca i uniżenie skłonił głowę przed niską, rudowłosą dziewczyną, swietłaną. Stalin nie wymagał, aby ludzie kłaniali się jego córce. Abakumow pił z Wasiliejem Stalinem. Razem sfabrykowali sprawę lotników. Wasili przywłaszczył sobie Daczę Nowikowa podczas, gdy ojciec radzieckich sił powietrznych był torturowany. Stalin spytał Abakumowa o zalecenia. Powinni być rozstrzelani. Łatwo jest rozstrzeliwać ludzi, odparł Stalin. Znacznie trudniej nakłonić ich do pracy. Na ich do pracy. Szachurin dostał siedem lat ciężkich robót, Nowikow dziesięć, ale swoimi zeznaniami obciążyli grubszą rybę. 4 maja maleńkow został nagle usunięty z sekretariatu. Jego rodzina wspominała, że musieli opuścić swoją daczę. Matka zabrała dzieci na długie wakacje nad Bałtyk. Malinko przez kilka miesięcy doglądał zbiorów w Azji Środkowej, ale nigdy nie został aresztowany. Beria próbował przekonać Stalina, aby sprowadził go z powrotem, co rozbawiło generali Simusa. Dlaczego tak się przejmujesz tym imbecylem? Ciebie pierwszego zdradzi. Beria stracił swoje organy i swojego sojusznika, Maleńkowa. Toteż sukces z bombą miał tym większe znaczenie. Pod koniec roku pojechał do zakładów elektrostalów w nogińsku, aby zobaczyć jak eksperymentalny reaktor jądrowy, profesora Kurczatowa osiągnie stan krytyczny i zapoczątkuje pierwszą w Związku Radzieckim samopodtrzymującą się reakcję łańcuchową. Beria obserwował, jak kurczatow podnosi pręd kontrolny i słucha, jak trzaski rejestrujące przepływ neutronów przechodzą w ciągły szum. — Ruszył! — zawołali naukowcy. — To wszystko? — spytał z niedowierzeniem Beria, bojąc się, że jego głowi go oszukują. — Nic więcej? Mogę podejść do reaktora? Byłaby to upajająca perspektywa dla milionów ofiar Berii. lecz naukowcy skwapliwie powstrzymali go przed tym. Odmiana losów Berry i maleńkowa oznaczała wyniesienie ich śmiertelnego wroga. Andrzeja Żdanowa, przyjaciela Stalina, zażywnego, profesjonalnego intelektualisty, który po ciężkich przejściach w Leningradzie stał się alkoholikiem z wodnistymi oczami i siną cerą. Stalin otwarcie mówił o Żdanowie jako o swoim następcy. Tymczasem Beria ledwie mógł ukryć swoją pogardę dla aspiracji Żdanowa. Potrafi tylko grać na fortepianie dwoma palcami i odróżnić człowieka od krowy na obrazie. A mimo to wymądrza się na temat malarstwa abstrakcyjnego. Pianista stał się bohaterem w Leningradzie, gdzie lubił się przechwalać. Że blokada miała większe znaczenie niż bitwa pod Stalingradem. Wysłany w 1945 roku jako prokonsul Stalina do Finlandii, nauczył się fińskiej historii i popisywał się encyklopedyczną wiedzą na temat polityki Helsinek. A nawet oczarował tamtejszego przedstawiciela Wielkiej Brytanii. Kiedy domagał się zaanektowania Finlandii, rosyjskiego księstwa do 1917 roku, Mołotow udzielił mu reprymendy, cudzysłów: „Posuwacie się za daleko! Jesteście zbyt emocjonalni! Ale nie zaszkodziło to jego wizerunkowi w oczach Stalina który odwołał go z Leningradu i mianował swoim zastępcą odpowiedzialnym za wydział agitacji i propagandy i stosunki z partiami zagranicznymi, czyniąc go jeszcze potężniejszym niż przed wojną. Jego rodzina, a zwłaszcza syn Juri, znów znalazła się blisko Stalina. Nawet pisali do niego całą rodziną. Drogi Josifie Składamy Wam serdeczne gratulacje z okazji rocznicy bolszewickiego zwycięstwa i prosimy, żebyście przyjęli nasze najlepsze życzenia. Zinaida, Andrzej, Anna i Juri Żdanow Od powrotu w styczniu 1945 roku Żdanow rozgrywał zręcznie swoje karty. Umocnił triumf nad maleńkowym Iberią, przekonując Stalina, aby wyniósł jego kamarerą Leningradczyków do władzy w Moskwie. Aleksiej Kuzniecow, małomówny bohater blokady, o pociągłej twarzy i spokojnym głosie, zajął miejsce Maleńkowa w sekretariacie. Żdanow zdał sobie sprawę, że Stalin chce ukrócić wpływy Berii w MGB. Zasugerował więc, by Kuzniecow zastąpił go jako kurator organów. Kuzniecow w swojej naiwności przyjął ten zatruty kielich powinien odmówić wspominał Mikojan ale był prostoduszny. nominacja kuzniecowa ściągnęła nań nieprzejednaną nienawiść dwóch najbardziej mściwych drapieżników w stalinowskiej dżungli Berry i Maleńkowa do stycznia 1946 roku gdy Stalin przebywał na swego rodzaju emeryturze Żdanow jak się wydawało zdobył kontrolę nad partią i zyskał decydujące słowo w kwestiach polityki kulturalnej i zagranicznej, a także zneutralizował organy i wojsko. Żdanowa wychwalano jako drugiego człowieka w partii, jej największego działacza, a jego otoczenie szeptało o naszym następcy tronu. Stalin zastanawiał się, czy nie mianować go sekretarzem generalnym. W 1946 roku Żdanow podpisywał dekrety jako sekretarz wraz ze Stalinem jako premierem. Pianista był tak ważny, że jak opisał jugosłowiański ambasador, gdy urzędnik wchodził do jego gabinetu, kłaniał się Żdanowowi przy wejściu, a potem wycofywał się tyłem, znowu się kłaniając. Wpadał na drzwi i nerwowo szukał ręką klamki. W rocznicę rewolucji. Pod nieobecność Stalina Żdanow odbierał defiladę A członkowie jego leningradzkiej kamaryli Wypełniali mauzoleum Ale stan jego zdrowia się pogarszał Żdanow nigdy nie chciał być następcą Podczas poważnej choroby Stalina Był przerażony tą perspektywą I powiedział synowi Boże, nie pozwól mi przeżyć Stalina Stalin i Żdanow zastanawiając się jak połączyć rosyjski patriotyzm z rewolucyjnym bolszewizmem, aby wykorzenić zagraniczne wpływy i przywrócić moralność, dumę i dyscyplinę, podjęli to, czego nie dokończyli przed wojną. Niczym dwaj zrzędliwi profesorowie, owładnięci obsesją wielkości XIX-wiecznej kultury i zgorszeni zepsuciem nowoczesnej sztuki i obyczajów, dawny seminarzysta, i potomek prowincjonalnej inteligencji sięgnęli do swojej młodości, planując zaciekły atak na modernizm, w nawiasie formalizm, i zagraniczne wpływy w rosyjskiej kulturze, w nawiasie kosmopolityzm. Ci dwaj skrupulatni, niezmordowani intelektualiści, których łączył nienasycony bolszewicki głód wykształcenia, przesiadywali do późnej nocy nad czasopismami literackimi, i obmyślali kres kulturalnych swobód czasów wojny. Pogrążony w klasyce, pełen pogardy dla nowomodnej sztuki Żdanów, zainicjował politykę znaną Aleksandrowi I i Mikołajowi I. Zwycięstwo pobłogosławiło małżeństwo rosyjskości z bolszewizmem. Stalin postrzegał Rosjanina jako element spawający ZSRR, starszego brata narodów radzieckich. A jego nowy rosyjski nacjonalizm bardzo się różnił od swego XIX-wiecznego przodka. Nie będzie żadnych nowych swobód, żadnych zagranicznych wpływów. Wszystkie to nowinki zostaną zgniecione w wymuszonym kulcie rosyjskości. Naturalnym punktem wyjścia były leninyckie czasopisma, ponieważ publikowały teksty satyryka Michaiła Zoszczenki, którego Stalin czytywał swego czasu dzieciom, i poetki Anny Achmatowej, której namiętne wiersze symbolizowały niezłomną godność i wrażliwość jednostki w czasach terroru i wojny. Żdanow wyraził własnymi słowami to, czego pragnął Stalin. Proszę, żebyście się z tym zapoznali, zwrócił się Żdanow do mistrza. Czy to dobre dla prasy i co trzeba poprawić? Czytałem wasz referat. Moim zdaniem jest doskonały odpisał Stalin ołówkiem. Musicie to natychmiast opublikować, a potem wydać jako książkę. Pozdrowienia. Ale konieczne są pewne poprawki, które odzwierciedlałyby sposób myślenia Stalina. Gdyby nasza młodzież czytała Achmatową i uczyła się w takiej atmosferze, co by się stało podczas wielkiej wojny ojczyźnianej? Nasza młodzież, wychowana w radosnym duchu, zdołała odnieść zwycięstwo nad Niemcami i Japonią. Te czasopisma pomagają naszym wrogom niszczyć naszą młodzież. 18 kwietnia Żdanow. Atakiem na leningradzkie czasopisma rozpętał swój kulturowy terror, znany jako Żdanowszczyzna. W sierpniu literacki inkwizytor pojechał do Leningradu, by oznajmić... Cudzysłów. Jak osłabła czujność w Leningradzie w redakcji czasopisma Zwiezda, że opublikowano w nim teksty zatrute jadem zoologicznej nienawiści wobec radzieckiego kierownictwa. Napiętnował Achmatową jako ni to mniszkę, ni jawnogrzesznicę, a raczej ladacznice zakonnicę, której grzech miesza się z modlitwą. Parafrazując groteskowo jej wiersze, Później przypuścił atak na filmowców i muzyków. Podczas słynnego spotkania z Szostakowiczem i innymi kompozytorami, pianista brzdąkał na fortepianie, by zademonstrować łatwo wpadające w ucho ludowe piosenki. Wizja równie absurdalna jak Józef II, upominający Mozarta, że pisze za dużo nut. Julisz Danow poszedł do teatru z ojcem i Stalinem. Później rozmawiali z aktorami, którzy hełpili się, że ich sztukę oklaskiwano w Paryżu. Ci Francuzi nie są warci podeszw moich butów, powiedział Stalin. Nie ma nic ważniejszego niż teatr rosyjski. Kpiąc dobrodusznie, wszechpotężny duet Stalin i Żdanow udzielał wskazówek pisarzom i reżyserom. Wieczorem 14 maja 1947 roku wezwali dwóch ulubionych literackich biurokratów Stalina, Simonowa i Fadiejewa, przewodniczącego Związku Pisarzy. Najpierw Stalin ustalił wynagrodzenie dla pisarzy. – Piszą jedną dobrą książkę, budują sobie dacze i przestają pisać – roześmiał się Stalin. – Ale tak nie może być! – Zaproponował powołanie komisji. Zgłaszam się, oświadczył Żdanow, okazując swoją niezależność. Co za skromność! zachichotał Stalin. Kiedy rozmawiali na temat komisji, Żdanow trzy razy sprzeciwił się Stalinowi, zanim w końcu uległ. Co dowodzi, że ulubieńcy nadal mogli się z nim spierać. Gdy pianista powiedział, że dostał żałosny list od jakiegoś pisarza, Stalin zażartował. Nie wierzcie żałosnym listom, towarzyszu Żdanow. Następnie zwrócił się do pisarzy. Jeśli to wszystko, mam do Was pytanie: nad jakimi tematami pracują teraz pisarze? Wygłosił wykład o radzieckim patriotyzmie. Ludzie są dumni, ale, cudzysłów, nasza średnia inteligencja. Lekarze i profesorowie nie mają patriotycznego wykształcenia. Żywią niczym nieusprawiedliwiony podziw dla zagranicznej kultury. Ta tradycja wywodzi się od Piotra. Podziw dla Niemców, Francuzów, cudzoziemców gnojków. Haha, roześmiał się. Duch samoponiżenia musi zostać wykorzeniony. Powinniście napisać powieść na ten temat. Stalin miał na myśli niedawny skandal. Dwóch profesorów medycyny specjalizujących się w leczeniu raka opublikowało swoją pracę w amerykańskim czasopiśmie. Stalin i Żdanow powołali tzw. sąd honorowy. Kolejny nawrót do tradycji carskiej kasty oficerskiej, aby sądził profesorów. W nawiasie przewodniczył Żdanow. Stalin polecił Siemionowowi napisać sztukę o rozprawie. Żdanow spędził całą godzinę poddając Simonowa krytyce literackiej, a w tym czasie Stalin sam przerobił zakończenie sztuki. W sierpniu Bolszakow, minister kinematografii, pokazał Stalinowi nowy film Iwan Groźny, część druga. Wiedząc z raportów MGB, że Eisenstein porównywał Groźnego z Jeżowem, Stalin odrzucił ten koszmar, krytykując film. Za brak radzieckiej dumy i sposób przedstawiania Iwana, w nawiasie, a także długość pocałunku i długość brody. Einstein zwrócił się do Stalina. 25 lutego 1947 roku o 23.00 reżyser i scenarzysta zjawili się w Kąciku, gdzie Stalin i Żdanow uraczyli ich wykładem na temat narodowego bolszewizmu. Niezwykły tour de horizon. Z okresu historii, terroru, a nawet seksu. Stalin zaatakował film za to, że MGB, cara, oprycina, przypominała Ku Klux Klan. A co do samego Iwana. Wasz car jest mazgajowaty, przypomina Hamleta, powiedział Stalin. Car Iwan był wielkim mądrym władcą. Mądrym, nie wypuścił z kraju cudzoziemców. Piotr też był wielkim carem, ale traktował cudzoziemców zbyt liberalnie, tym bardziej Katarzyna. Czy dwór Aleksandra I był rosyjski? Nie, był niemiecki. Potem Żdanow wyraził swoją opinię z interesującą refleksją na temat natury samego Stalina: Iwan Groźny wydaje się w wersji Einstein'a historykiem. Postacie historyczne! Dodał Stalin: Należy odpowiednio pokazywać. Iwan groźny za długo całuje żonę, znowu pocałunki. W tamtych czasach nie było to dozwolone. Potem przeszedł do sedna. Iwan groźny był bardzo okrutny, powiedział. Umiecie pokazać, że był okrutny, ale musicie pokazać, dlaczego musiał być okrutny. Następnie Żdanow podniósł ważką kwestię brody Iwana. Eisenstein obiecał ją skrócić i spytał, czy może zapalić. Wydaje mi się, że nie ma zakazu palenia. Może powinniśmy go przegłosować. Stalin uśmiechnął się do reżysera. Nie wydaję wam instrukcji. Po prostu dzielę się z wami spostrzeżeniami widza. Kampania Żdanowa na rzecz rozbudzenia rosyjskiego patriotyzmu stała się niebawem tak absurdalna, że jak wspominał Sacharow, ludzie żartowali na temat Rosja ojczyzna słonia. Co bardziej Złowieszcze, wzbierający rosyjski nacjonalizm i atak na kosmopolitów zwróciły się przeciwko Żydom.